Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Karolina Wigura i mam wielką przyjemność prowadzić dzisiejszy live Kultury Liberalnej, cotygodniowy live na Facebooku, ale możecie nas Państwo również potem oglądać na YouTubie i możecie nas też słuchać, bo właściwie nie zawsze trzeba nas oglądać. Słuchać nas można na każdej platformie podcastowej, którą Państwo lubicie, na przykład na Spotify. A ze mną jest oczywiście Katarzyna Kasia. Witaj Kasiu. Dzień dobry Karolino, dzień dobry Państwu. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze, wiosna piękna, chociaż chyba będzie krótka, ale na razie jest bardzo ładnie za oknem, szkoda, że strach wychodzić. A ty masz na myśli, że zaraz przyjdzie lato i dlatego będzie krótka, bo mamy zmianę klimatyczną, czy raczej wróci zima? Widziałam prognozy pogody i ma się nam zepsuć ta wiosna, ale oczywiście ja nie odpowiadam za te prognozy, więc nie bardzo chcę się z nią dzielić. Ale myślę, że no to jest taki coś, co już się wydarzyło rok temu, kiedy była piękna wiosna w marcu, a nas zamknięto w domach. I powiem Ci, że ta wiosna w tym roku chyba nie będzie dużo lepsza. Tak, ja właśnie pamiętam tę wiosnę w ubiegłym roku. Szczerze mówiąc, to była chyba najgorsza wiosna, jaką kiedykolwiek miałam. No zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj obiecałyśmy Państwu, że to będzie bardzo specjalny live, bo on będzie trochę o tym, co poza ziemią, ale zdecydowałyśmy, że te pierwsze 10 minut, zanim dołączy do nas nasz wspaniały gość, to będzie 10 minut o naszej ziemi, czyli właściwie o tej ziemi naszego kraju, ziemi polskiej. Kasiu, mamy tutaj pandemię i chciałabym Cię zapytać, jak oceniasz działania rządu, specyficzną koncentrację jego działań na najważniejszych elementach dotyczących tego, jak sobie radzić z pandemią? Na czym rząd się według Ciebie najmocniej koncentruje i co z tego wynika? Jestem pod ogromnym wrażeniem, muszę Ci powiedzieć, tego, jak rząd brawurowo zajmuje się pandemią, ponieważ można teraz wyodrębnić takie trzy właściwie obszary działań rządu związane właśnie z tym problemem gigantycznym. Pierwszym z tych działań jest kwestia kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. To znaczy w ramach przeciwdziałania pandemii koalicjanci się ze sobą już bardzo skutecznie pokłócili. No i mamy z jednej strony partię Jarosława Gowina, która nie wiadomo, czy jest partią Jarosława Gowina, czy też jest partią Jarosława Gowina Adama Bielana. I ten konflikt jest na szczęście umiejętnie podsycany wewnątrzpartyjny przez kolegów z Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem prezesem, który tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia. To jest z jednej strony, z drugiej strony oczywiście Zbigniew Ziobro i niezgoda jego partii, z kolei Solidarnej Polski, na przyjęcie funduszu odbudowy po pandemii, bo jednak te pieniądze śmierdzą, brukselskie, śmierdzą praworządnością, a to jest zapach, którego Zbigniew Ziobro znieść nie może. No i obawy związane z tym, że przyjmiemy te pieniądze, ale każą nam być praworządnym państwem, no jednak są bardzo poważne i tutaj to też nie powinno dziwić. No nad tym wszystkim jest Prawo i Sprawiedliwość, które nie powiem, że próbuje godzić tutaj sprzeczne interesy, ale właśnie stara się zachować taki stan swój ulubiony, kontrolowanego kryzysu. To jest jedna metoda. Druga metoda, no to jest kwestia spraw związanych z ustawą antyaborcyjną, z jej radykalnym zaostrzeniem po orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej. Nawet Jarosław Kaczyński, jak donoszą nam jaskółki z Nowogrodzkiej, nie do końca był zadowolony z tej radykalnej strategii, ponieważ nawet on trochę chyba przeprosił swoich współkoalicjantów, mówiąc, że się nie spodziewał, że aż takie będą reperkusje tego wyroku. No to jest niezwykle ciekawe, że Jarosław Kaczyński się czegoś nie spodziewał, ponieważ to no, trochę wytrąca go z tej roli, którą pełni od wielu lat, roli narodowego demiurga politycznego, no a sytuuje go właśnie na pozycji takiej osoby, która nie jest świadoma konsekwencji własnych czynów i to jest trochę niebezpieczne, zważywszy jak duża jest władza Jarosława Kaczyńskiego. No i trzecia znakomita metoda walki z pandemią, to jest metoda, którą prezentuje Ministerstwo Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To jest ta metoda, żeby wreszcie uczyć dzieci zgodnie z wartościami narodowymi, żeby przestać popadać w jakąkolwiek niebezpieczną lewicowość, no i żeby zwalczyć te
lewackie tendencje zarówno w szkołach, jak i na uczelniach. Przemysław Czarnek, pan minister, zapowiedział, że będą specjalne elementy wprowadzone w kształcenie nauczycieli, żeby nauczyciele właśnie też, broń Boże, nie szli w lewą stronę, tylko żeby mogli kształcić nasze dzieci zgodnie z prawicową ideologią. I wydaje mi się, że wszystkie te trzy metody bardzo skutecznie pomagają na zwalczenie pandemii koronawirusa w Polsce i bardzo jestem szczęśliwa, że mamy tak odpowiedzialny i dobry rząd, który właśnie, no może nie tak jak wszystkie inne rządy, ale jednak z zaparciem, zainteresowaniem i właśnie z takim myśleniem perspektywicznym potrafi sobie z pandemią radzić. Ja się, wiesz, zastanawiam, jak tego wszystkiego słucham, jak słucham, jak podsumowujesz, że sposób na pandemię najlepszy to A, kłótnia w rodzinie, B, aborcja, C, zasadnicze zmiany w edukacji. I myślę sobie tak, mamy teraz taki najnowszy numer kultury liberalnej. Bardzo Państwa do Państwa. Halo, jestem. Tak, dzień dobry. Jeszcze raz. Dobrze, to zacznę od początku. Proszę Państwa, bardzo polecam numer kultury liberalnej, który jest teraz właśnie od wczoraj w sieci i wcale nie tylko dlatego, że jedną z autorek tego numeru jest Katarzyna Kasia, ale także dlatego, że to jest numer, który na przykładzie tej trzeciej sprawy, to znaczy na przykładzie sprawy związanej właśnie z edukacją i tą szkolną i tą wyższą, pokazuje na dobrą sprawę kondycję rządów PiS-u. Była olbrzymia, bardzo gorąca dyskusja na wczorajszym kolegium kultury liberalnej, na ile to, co się dzieje, jest, jak sugerowałaś trochę w twoim tekście, jest takim powrotem zarządzania a la wkładamy marcowych docentów, czyli wkładamy po prostu swoich ludzi wszędzie, na ile to jest nadal taka rewolucyjna logika, zgodnie z którą jest pewien cel całkowitej zmiany Polski, o tym zresztą Jarosław Kaczyński mówił kilkakrotnie, pytany o tym, jaki jest jego cel, to odpowiadał, chciałbym, żebyśmy rządzili 3 kadencje, bo to będzie wystarczająco, żeby rzeczywiście zmienić historię Polski trwale. Czyli byłby taki nadal ten rozwijający się rewolucyjny cel. Wreszcie pada taki argument i muszę powiedzieć, że mnie jest do tego argumentu najbliżej, chociaż on być może nie wyklucza 2 pozostałych, że to, co się dzieje dzisiaj, to jest efekt pewnego wypłukania się tego projektu pisowskiego, to znaczy, że w istocie ideologicznie oni nie mają już bardzo wiele do zaproponowania. Jeżeli chodzi o obietnice, spełnili to, co mogli spełnić. Teraz albo brakuje im umiejętności logistycznych, strategicznych, albo po prostu jest pandemia, więc nie mogą już nic więcej spełnić, żadnej obietnicy. Natomiast ostatecznie to się sprowadza wszystko do takich działań, o których mówisz, to znaczy działań personalnych, czyli tak, wymieńmy tych na tamtych, pokłóćmy tych z tymi, to wtedy jeszcze parę osób skorzysta z tego sukcesu, a na dobrą sprawę ten projekt ideologiczny jest już pusty. I ja wcale nie mówię tego, żeby nas uspokajać, żeby było jasne. To znaczy uważam, że im bardziej pusty ten projekt, tym będzie radykalniej. Dlatego, że im większe poczucie tego, że ten projekt się wypłukuje, tym większy stres związany z 2023. I wcale nie chodzi o jakieś załogowe loty na Marsa, tylko chodzi o wybory parlamentarne, które nas wtedy czekają. Także zastanawiam się też, jak ty to widzisz. Myślę sobie, że tutaj się to spokojnie to połączyć, to znaczy możliwość załogowych lotów na Marsa z wyborami w Polsce, ponieważ ja jestem coraz bliższa takiego przekonania, że jeżeli one tylko będą możliwe, a tutaj się nic nie zmieni, no to lecę, to bardzo chętnie udam się na czerwoną planetę i zobaczę, jak tam sytuacja wygląda, bo już tak zupełnie serio mówiąc, to jakie są w tej chwili obszary zainteresowania naszego rządu, tak radykalnie kontrastuje z sytuacją, w której się znajdujemy. Dzisiaj mamy 12 tysięcy zachorowań. Analitycy mówią, że w ciągu
najbliższych tygodni czeka nas wykładniczy wzrost tych zachorowań. Minister Niedzielski ma ogłosić nowe obostrzenia. Minister Niedzielski z kwarantanny będzie je ogłaszał, ponieważ spędził czas nie trzymając odpowiedniego dystansu od ministra Dworczyka, który jest odpowiedzialny za organizację programu szczepień i zarażony koronawirusem, więc tutaj jeżeli najpoważniejszym na razie planem jest to, żeby ludzie przestali móc nosić przyłbice, a zaczęli nosić maseczki chirurgiczne i to ma być ta strategia rządu do zwalczania pandemii, jeżeli przedsiębiorcy bankrutują na masową skalę i właściwie kolejne tarcze nie dają im właściwej ochrony, jeżeli otwiera się stoki na 2 tygodnie na próbę, to wszystko nie ma kompletnie sensu, ale za to możemy śledzić w napięciu serial Kryzys w koalicji i to szczerze mówiąc jest naprawdę dowód tak skrajnej nieodpowiedzialności politycznej. Jeszcze cały czas będziemy się zastanawiać, czy przyjąć pieniądze od Unii Europejskiej na Fundusz Odbudowy po pandemii, czy nie. I powiem Ci, że jestem przerażona, ponieważ mam wrażenie, że to, co Ty powiedziałaś, że ten projekt się rozmywa, że się wypłukuje ze znaczenia, no to widzimy. Tylko my w tym momencie nie potrzebujemy jakichś nowych ładów, o jakich mówi Jarosław Kaczyński, tylko potrzebujemy ładu w pandemii i potrzebujemy naprawdę skupienia się na tym, co jest w tej chwili najważniejsze. Tak, wiesz, mnie się czasem wydaje, że my próbujemy, zachodzimy w głowę, co się dzieje wewnątrz koalicji rządzącej albo w głowie Jarosława Kaczyńskiego i próbujemy wymyślać coraz to nowe pojęcia i mechanizmy, a czasem mi się wydaje, że trzeba wrócić do tych zupełnie prostych, takich najprostszych rzeczy. Na przykład bardzo często widać w języku koalicji rządzącej, że następuje coś w rodzaju projekcji. Projekcja to jest wtedy, kiedy mamy pewną wadę, ale widzimy ją w innych, więc oskarżamy opozycję o coś, co sami robimy. To na przykład po słowach, ostatnich słowach marszałka Terleckiego na temat wolnych mediów i cenzury, którą miałaby wprowadzać opozycja, prawda? A jeśli chodzi o te kwestie, którymi się zajmujemy teraz w tej rozmowie, czyli to, że zajmujemy się aborcją, a nie pandemią i nie 12 000 przypadków de facto, tylko zmianami w podręcznikach szkolnych, no to się nazywa wyparcie, to znaczy im bardziej jest pewien problem, tym bardziej go wypieramy. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do drugiej części teraz mocno naszej rozmowy. Zanim to jeszcze zrobimy, to bardzo chciałabym i chciałybyśmy Państwu podziękować, dlatego że tego live'a, tych rozmów nie było nie wsparcie naszych darczyńców, naszych patronów i patronek. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Patrzymy na tego Patronite'a z wielką nadzieją. Jest nas tam już przeszło 150 osób, jeżeli się nie mylę. I ta grupa wspierających ciągle rośnie. Bardzo za to dziękujemy. Zawsze na Patronite można nas wesprzeć i my bardzo się na to orientujemy. To znaczy to, co Państwo wkładają od siebie i finansowo, i też te wszystkie komentarze, które dostajemy, to właściwie jest to, na co my się orientujemy, kiedy mówimy w tym programie. Także bardzo dziękujemy. A teraz właśnie ten temat, na który się tak strasznie cieszyłyśmy, to jest temat, który jest moim zdaniem bardzo filozoficzny. Muszę Ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o te wydarzenia, które nas otaczają, które obserwujemy, to nic mnie tak bardzo nie poruszyło ostatnio, jak lądowanie łazika na Marsie. I to, że można było dzięki temu łazikowi oglądać fantastyczne zdjęcia, które obrazują to, jak ten Mars naprawdę wygląda. Dołączy do nas teraz wspaniały gość, filozof publiczny, autor świetnego podcastu Skądinąd i autor świetnych filozoficznych dyskusji w Radiu Tok FM, Tomasz Stawiszyński. Czekamy na ciebie, Tomku. O. Jest Tomek, połączyłeś się. Witaj, Tomku. Co słychać? Z Marsa wprost. Nadajesz prosto z Marsa. Czy jest również z tobą na Marsie twój kultowy pies? Oczywiście, tylko że śpi akurat tam obok. Może nie będę go budził, ale niewykluczone, że sam przyjdzie, kiedy usłyszy, że rozmawiamy, bo to mu się zdarza. Bardzo, bardzo serdecznie Cię witamy. Cieszymy się, że jesteś z nami tutaj. Ja Państwu jeszcze pokażę, Tomek opublikował ostatnio świetną książkę. To jest książka, która się nazywa Co robić przed końcem świata. Zbiór felietonów Tomasza Stawiszyńskiego, które
można było przez lata słuchać w Tok FM, a teraz można je mieć tutaj właśnie w jednym miejscu w książce. Bardzo serdecznie je polecam. I ty, Tomku, także bardzo interesujesz się, tak jak my, kosmosem i życiem pozaziemskim. Często na ten temat robisz swoje audycje, więc pomyślałyśmy się, że właściwie nie ma lepszej osoby, żeby na ten temat rozmawiać. Ja wam powiem, że tak osobiście rzecz biorąc, nie mam żadnego problemu z tym, że jestem śmiertelna i któregoś dnia trzeba będzie się z tym światem pożegnać. Ale jednej rzeczy będę strasznie żałowała, że nie dowiem się, co było dalej i jak to będzie, kiedy ludzie będą mieli coraz większą wiedzę o kosmosie i być może również o pozaziemskim życiu. Mam wrażenie, że ta wizyta tego łazika na Marsie może bardzo dużo zmienić filozoficznie, to znaczy w tym, jak widzimy świat. A jak wy myślicie? Może Tomku zacznij. No, dla mnie, rzeczywiście mnie to fascynuje, ale to jest taka fascynacja połączona z czymś zarazem przerażającym i odpychającym. W tym sensie mój stosunek do kosmosu spełnia tę klasyczną definicję sakrum autorstwa Rudolfa Otto, który powiadał, że doświadczenie świętości, doświadczenie numinotyczne, jak to nazywał Carl Gustav Jung, ma te dwie komponenty, jedną związaną z właśnie przyciąganiem, a drugą z odpychaniem, z przerażeniem przemieszanym z fascynacją. I rzeczywiście ja odczuwam tego rodzaju emocje, kiedy obserwuję różne już to doniesienia z kosmosu, już to jakieś niesamowite zdjęcia tych odległych przestrzeni niekończących się, pustych i jakichś takich nieludzkich, a dodatkowo tutaj... Kosmiczna, czarny monolit. No właśnie, tak, tak. Jest w tym coś takiego głęboko obcego i głęboko właśnie nieprzystającego do ludzkiego sposobu patrzenia na rzeczywistość, mam wrażenie. Zmarły jakiś czas temu, a poniekąd nam tutaj wszystkim, jak tu we trójkę jesteśmy, znajomy dobrze z uwagi na Wydział Filozofii, na którym się uczyliśmy długo, ale też zarazem kontrowersyjna to postać niezwykle, ale przytoczę, bo jakoś też myślę zawsze o jego tekstach, kiedy temat kosmosu się pojawia, Bogusław Wolniewicz. Bogusław Wolniewicz pisał w jednym ze swoich tekstów o jakiejś takiej właśnie źródłowej obcości tkwiącej w kosmosie. Powiadał, że jak się patrzy na tę przepastną rzeczywistość, to ma się takie wrażenie, że świat nie jest na ludzką miarę stworzony, a my tu jesteśmy tak trochę przypadkiem i to wszystko, co w naszej głowie chciałoby widzieć rzeczywistość w określony sposób, no właśnie ujawnia jakąś taką swoją nieprzystawalność, kiedy te obrazy kosmosu obserwujemy. I powiem szczerze, że ten łazik na Marsie też we mnie coś takiego wzbudza, to znaczy to jest jakieś tak, jakimś okiem to oglądamy, ale tym okiem takim właśnie sztucznym, elektronowym okiem, nie ludzkim okiem, tylko taką kamerą i ta dziwna postać technologiczna, ten mały cyborg, który tam po tym Marsie się przemieszcza i te zdjęcia właśnie czegoś takiego nieprzystępnego, dziwnego, ponurego strasznie nam tutaj przesyła, to jest coś, co we mnie wzbudza bardzo takie właśnie ambiwalentne emocje i odczucia, choć to triumf techniki wielki. A jak ty myślisz, Kasiu? Ja myślę z zachwytem. Myślę sobie o tym, że potrzebujemy, bo to, co Tomek powiedziałeś przed chwilą, to też jest trochę o pokorze, prawda? I o tym, że my cały czas jesteśmy jako ludzie w takiej sytuacji, że myślimy sobie o sobie w coraz... o naszej coraz większej wszechmocy, o tym, że wszystko możemy i nawet jak się natykamy na różne przeszkody, to jakoś się przezwyciężamy, wynaleźliśmy szczepionkę i chociażby w ostatnim czasie i dokonaliśmy wielu innych wspaniałych odkryć i dokonujemy jakiegoś rodzaju wynalazków cały czas, ale jak sobie wyobrażę tego malutkiego łazika, jest taki malutki, no bo on jest wielkości takiego samochodu typu SUV mniej więcej, ma tony na ziemi. Jak sobie wyobrażam, tak. Właśnie SUV albo słoń. Tak, coś tak, tak, jest taki całkiem porządny pojazd, ale jak
właśnie od naszego wydawcy Kuby Bodzionego, nasz Łazik, oglądamy go. No właśnie, jak on tutaj pięknie ląduje, ale jak sobie myślę o tym malutkim łaziku zagubionym gdzieś tam na tej wielkiej czerwonej planecie, to myślę sobie o tym, jacy my jesteśmy w sumie bezradni tak naprawdę i jak bardzo ten wszechświat nas tak w sposób nieuwarunkowany kompletnie przerasta. I myślę, że właśnie to, co powiedzieliście, ten łazik, który tam sobie jeździ i tą malutką kamerką nagrywa filmiki, które nam przesyła, które są dla nas rewolucyjne, no bo możemy zobaczyć coś, czego nie spodziewaliśmy. Znaczy, ja się nie spodziewałam, że zobaczę w ogóle z tak bliska powierzchni Marsa, nawet właśnie za pośrednictwem, nie osobiście, ale myślę sobie, że to nam pokazuje ograniczoność naszej ludzkiej optyki. I to jest trochę tak z tym łazikiem dla mnie, że zawsze przekraczanie ograniczeń uświadamia przede wszystkim to, jak bardzo dużo ograniczeń nam jeszcze pozostało do przekroczenia. I to, że on się tam znalazł na Marsie, to jest wielki krok, ale to, że właśnie tak jak powiedziała Karolina, efekty jego badań to będą mogli analizować nasi wnukowie, wnuczki. My tak naprawdę tylko zobaczymy tych kilka migawek i tyle. I jesteśmy skazani na istnienie w czasie, który znowu do czasu kosmicznego nie ma żadnego startu. Nasza egzystencja jest śmiesznie krótka w tym wszystkim i właśnie ja myślę, że więcej pokory wobec kosmosu by się nam przydało. A z trzeciej strony muszę się wam przyznać do jeszcze jednej rzeczy, mianowicie jak na to wszystko patrzę, to jest mi potwornie trudno uwierzyć w to, że ten łazik naprawdę jest na Marsie. I wychodzi ze mnie jakiś taki zupełnie dla mnie samej zaskakujący aspekt płaskoziemski i myślę sobie na serio, na Marsie, tak Mars wygląda i myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudno, żeby przejść przez te bariery właśnie i tak naprawdę poczuć, że on na tym Marsie jest i że to, co możemy oglądać, to są obrazy z czerwonej planety. No właśnie, to jest pierwsza kwestia tego, o czym troszeczkę oboje mówicie, to znaczy tego, kto patrzy i czyimi oczami i czy wierzymy w to, co widzimy, to jest jedno wielkie pytanie. Drugie, to wiecie co, ja sobie próbowałam zrobić taki katalog, zupełnie taki pierwotny i na pewno niepełny, co by się zmieniło w naszym widzeniu człowieka, w naszych dyskusjach filozoficznych, gdyby rzeczywiście okazało się, że w sposób niezbity zostanie udowodnione, że poza Ziemią istnieje życie. Bo na temat tego życia pozaziemskiego mówi się właściwie w tej chwili coraz więcej. Jest taka fantastyczna książka Lewisa Dartnella, Life in the Universe. I włożymy Państwu ten tytuł w komentarzu, żebyście Państwo mogli potem tę książkę znaleźć. Oczywiście Dartnell pokazuje, że żeby w ogóle zdefiniować, co to znaczy życie, to trzeba się najpierw namęczyć. To nie jest takie proste, żeby je zdefiniować. Ale potem zaraz przyznaję, że na dobrą sprawę statystycznie rzecz biorąc, prawdopodobieństwo tego, że życie, jakieś życie, nie mówię inteligentne, jest w kosmosie, jest po prostu bardzo wysokie. Więc teraz myślę sobie tak, jaki jest katalog spraw, pytań filozoficznych, które się zmienią? Pierwsze, które mi przychodzą do głowy, to są właściwie pytania teologiczne. To znaczy natychmiast myślę sobie, ależ ileż ciekawych rozmów będzie mnie czekać z moimi wierzącymi znajomymi, których będę pytała o to, co z duszą, co z nieśmiertelną duszą. Czy Salvator Mundi to jest rzeczywiście zbawca wszechświata i dlaczego to takie antropocentryczne? Ale też myślę sobie o tym, że to zmienia też katalog pytań filozoficznych, na przykład natura człowieka. Czy człowiek na Ziemi i człowiek na Marsie to jest wciąż ta sama natura ludzka? To nie jest takie banalne pytanie, bo jak się popatrzy na powieści Stanisława Lema, to zobaczymy, że ta natura ludzka może być płynna, zależnie od tego, gdzie ten człowiek się znajduje i przed jakimi wyzwaniami, przed jaką inteligencją albo brakiem inteligencji stoi. W związku z tym buduję sobie taki swój niepełny katalog i jestem ciekawa, co wy byście do niego dodali, dorzucili. Może od Tomka zaczniemy. No na pewno myślę, że przyłączam się do tego, co powiedziałaś o wysokim prawdopodobieństwie. Też mi się wydaje, że ono jest wysokie i szczerze mówiąc znowu
w duchu pesymizmu metafizyczno-kosmologicznego powiem, że zarazem też mam pewne obawy, co by się stało, gdyby rzeczywiście udało się nam wejść w kontakt z jakimiś innymi formami, które oczywiście mogą wyglądać bardzo różnie i wcale nie muszą być formami, które na przykład mają tego rodzaju inteligencję, która tutaj na Ziemi się wykształciła, ale myślę, że w ogóle zaczynając od jeszcze takiej perspektywy czysto ludzkiej, bardzo ciekawymi kwestiami są kwestie związane z prawem, z obowiązywaniem pewnych regulacji prawnych, przepisów, czy w ogóle całej filozofii, na której prawo jest oparte, no właśnie w sferach pozaziemskich, czy na przykład plan kolonizacji Marsa, niezależnie od jego technicznych realiów, które bywają kwestionowane przez naukowców, którzy się tym zajmują, no, czy na Marsie w momencie, kiedy tam rzeczywiście jakaś kolonia by powstała, dalej mają obowiązywać te rudymentarne zasady prawa rzymskiego, na którym też porządek prawny współczesny jest oparty, czy jakieś inne. To mi się wydaje niezwykle interesujące i takie w ogóle dyskusje już się toczą i są jakieś departamenty prawa kosmicznego, które się tym zajmują. To jest bardzo... Ale jak by to nie brzmiało. Słucham? Jakkolwiek by to nie brzmiało, prawda? Jakkolwiek by to nie brzmiało. Astrobiologia albo właśnie departamenty prawa kosmicznego, to myślę sobie, zaraz złapię się za głowę. A z drugiej strony? A druga kwestia niezwykle chyba istotna, to jest, przypuszczam, coś na kształt jakiejś kolejnej, głębokiej, fundamentalnej rewolucji, z którą mielibyśmy do czynienia, gdybyśmy odkryli życie gdzieś poza Ziemią, analogiczną myślę do tej, albo nawet jeszcze w skali zdecydowanie tamtą przekraczającej, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku Darwina i tego wszystkiego, co przyniósł ze sobą Darwin i teorię ewolucji, które wywróciły do góry nogami to przekonanie, że mamy tutaj taką piękną hierarchię bytów, na czele której stoi człowiek, a cała reszta to są takie jakieś podrzędne formy życia, które nie mają z jednej strony tego pierwiastka właśnie metafizycznego czy boskiego, no bo tylko człowiek na podobieństwo i obraz boski został stworzony, a z drugiej strony no właśnie nie dorównują człowiekowi pod względem różnych atrybutów i ta różnica jest skokowa, jest jakościowa, następuje zerwanie. Dzisiaj wiemy, że to zerwanie to jest nieprawda, że jest kontinuum i to już Darwin bardzo ciekawie pokazał, więc myślę, że gdyby się coś takiego okazało, to by nam jeszcze mocniej wywróciło ten jednak wciąż głęboko w nas obecny antropocentryzm do góry nogami. I jakby to wyglądało, no to bardzo ciekawe, ale to by była rzeczywiście poważna rewolucja. A ty, Kasiu, co byś dorzuciła do tego katalogu? Ja bym dorzuciła po pierwsze to, że taka dyskusja, która wydaje mi się, że gdyby znaleziono życie w kosmosie, w jakimś sensie by wróciła, i to nawiązuje do tego, co ty, Karolino, mówiłaś wcześniej o rozmawianiu z osobami wierzącymi. To jest dyskusja, która się odbyła w zamieszkałym świecie w XVI wieku, po wielkich odkryciach geograficznych, kiedy poważnie zadawano sobie pytanie, czy ci czarnoskórzy ludzie to mogą być dzieci tego samego Boga, czy to w ogóle są ludzie. Dlaczego twierdzimy, że oni, chociaż tak bardzo się różnią od Europejczyków, w ogóle mają być traktowani jak ludzie? I jak pamiętacie, na pewno nie wszyscy odpowiadali na to pytanie, twierdząco, że to są ludzie. Bardzo wiele przemocy, zbrodni było na zdążeniu. Jest wspaniała dyskusja o tym, prawda, że właśnie pytano, czy Indianie mają duszę, i bardzo często odpowiadano, że nie. Znaczy to właśnie to usprawiedliwienie przemocy wobec osób o niebiałym kolorze skóry wypływało z takiego bardzo mocnego przekonania o tym, że Bóg stworzył człowieka, owszem, a człowiek jest biały. I wszelki rasizm do tego sięga bardzo, bardzo często. I wydaje mi się, że tutaj... Znaczy zastanawiam się, moje pytanie by brzmiało, czy myśmy się nauczyli, że nauczyliśmy się, czy się nauczyliśmy szacunku dla życia, to znaczy, czy te doświadczenia, które mieliśmy jako ludzkość, nauczyły nas tego, że niezależnie od kształtu, życie jest godne szacunku. Czy nauczyliśmy się przez katastrofę, do której doprowadziliśmy na Ziemi, katastrofę klimatyczną, tego, żeby
właśnie szanować wszystkie przejawy życia, jakie by ono nie było, czy byłoby inteligentne, czy nie. Kolejna sprawa to jest w ogóle pytanie, Tomek, użyłeś słowa kolonie. Jak słyszę o kolonii na Marsie, to myślę sobie, kurczę, właśnie niczego się nie nauczyliśmy, bo kolonie to była zbrodnia i myślenie o kolonizowaniu w ogóle samo w sobie ma taki pierwiastek przemocowy bardzo mocno, no bo gdzieś tam w tę logikę kolonizowania wpisana jest przemoc wobec tego, co na miejscu. My coś przynosimy, zazwyczaj to coś od razu zakładamy automatycznie a priori, że jest lepsze od tego, co tam na nas czeka na tych dzikich terenach. I myślę sobie, że jeżeli człowiek faktycznie chciałby kolonizować inne planety, to znaczy, że nie wyciągnął żadnych wniosków z tego całego zła, które wyrządził na Ziemi i z tego zła, które wyrządził Ziemi, bo to jest też ogromnie ważna dla mnie kwestia dotycząca tego, że wybieramy się, bo to jest trochę tak, jakbyśmy się wybierali na tego Marsa, bo to już jest coraz trudniej i będzie jeszcze, i szukamy sobie jakichś takich przestrzeni, zresztą dużo science fiction bardzo często pojawia, że po zniszczeniu swojej planety ludzka zaraz poszukuje jakiegoś miejsca, w którym mogłaby się plenić i które mogłaby zniszczyć. I to z kolei przypomina mi taką tezę Immanuela Kanta, który bardzo interesował życiem w kosmosie i zgadzał się z wami, że życie w kosmosie najprawdopodobniej istnieje z największym możliwym prawdopodobieństwem, tylko Kant postawił taką tezę, która moim zdaniem jest bardzo dobrą tezą, że życie w kosmosie istnieje i że im dalej od Ziemi, tym bardziej inteligentne. To bardzo ładne, to jest po prostu tak smaczna anegdota. Ja jeszcze chciałam was zapytać o taką sprawę, bo ja na przykład, oglądam, dzięki naszemu wydawcy mamy teraz jedno ze zdjęć pod jako tło naszej rozmowy, oglądamy te zdjęcia, Twitter Łazika produkuje setki tweetów, po prostu jak nie tysiące dziennie. Ja muszę powiedzieć, że oglądam to z takim stuporem wręcz, takim podziwem, prawie bez słów, bo brakuje mi tych słów i orientuję się, zadając sobie tego wszystkie pytania, że brakuje mi, jak to się mówi popularnie, software'u, to znaczy, że brakuje mi takich tekstów, które pozwoliłyby mi to opowiedzieć w sposób filozoficzny. I chciałabym was teraz też zapytać, gdybyście mieli polecić taką książkę, gdzie szukacie właśnie jakiejś struktury pojęciowej, żeby o tym opowiadać, to co by to było? Ja jakoś zupełnie naturalnie wracam do Stanisława Lema, którego czytałam dawno, dawno temu i którego książka Solaris, ta książka kilkakrotnie filmowana, ale chyba nigdy dobrze nie sfilmowana, opowiadająca o tym, jak przedziwne są różnice, mogą być różnice pomiędzy innymi światami, a naszym, jak przedziwnie inaczej może funkcjonować nasz umysł, że ta książka mi coś bardzo ważnego w tej chwili mówi. A czy wy macie takie książki, które wam coś bardzo ważnego mówią teraz? No, ja bym wymienił autora, który skądinąd ze Stanisławem Lemem miał interesującą relację, bo był autorem takiej teorii spiskowej, w myśl której Stanisław Lem to miała być jakaś taka postać zbiorowa, jakiś zespół osób sterowanych gdzieś przez jakieś siły specjalne, które produkowały tego rodzaju narracje. Mówię oczywiście o Filipie Dicku, którego zresztą Stanisław Lem bardzo cenił i uznawał za jednego z wielkich literatury science fiction. Nie nadaremno, moim zdaniem, Dick nazywany był Dostojewskim literatury science fiction. I dzisiaj, moim zdaniem, niezwykle ciekawie się Dicka czyta, bo to jest człowiek, który właśnie zdecydowanie wyprzedzał, może nie jeżeli chodzi o, nie wiem, precyzyjne analizy technologiczne i gadżety i tak dalej, swoją epokę, bo to nie jest tego rodzaju literatura jak u Lema, który jednak zajmował się w dużym stopniu po prostu taką aplikowaną do literatury futurologią. Dick bardziej się koncentruje na doświadczeniu egzystencjalnym i na pewnych bardzo osobliwych sytuacjach, w których znajdują się jego bohaterowie i bohaterki i na pewnych poważnych problemach z
na przykład kwestiami związanymi z tożsamością, z relacjami, które są pomiędzy właśnie światem ludzkim, a światem nieludzkim i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że Dick to jest dobry bardzo autor do tego, żeby go czytać w tym kontekście, bo on, no właśnie, opisuje całą tę specyficzność, dziwność, niejasność świata, w którym żyjemy. To, że my już mało czego jesteśmy w stanie być pewni naprawdę w dzisiejszym świecie, a te wszystkie sprawy, o których rozmawiamy, jeszcze nam tę pewność podmywają, jeszcze mocniej ją rozbijają. Więc myślę, że Dick jest świetnym autorem do takich lektur. A drugi autor, którego zresztą specjalnie odświeżyłem przed naszą rozmową, znaczy ja do niego w ogóle regularnie wracam, ale odświeżyłem go przy okazji tej tematyki, bo on sporo miejsca poświęcał kosmosowi, tylko właśnie opisywał kosmos jako źródło doświadczenia niesamowitości, jako coś, co raczej grozę w sobie ma pewną i obcość właśnie, a nie coś takiego, co by się wiązało z tą taką prometejską, charakterystyczną też dla fantastyki pewnego okresu, nadzieją na podbój kosmosu. To właśnie Katarzyna bardzo słusznie na to zwróciła uwagę, że ten paradygmat podboju, kolonizacji wciąż jest mocno obecny. To jest Howard Phillips Lovecraft i jego opowiadania między innymi z tomu kultowego zestawu, który się ukazał także w Polsce kilkukrotnie w różnych przekładach, ale teraz jest znakomite tłumaczenie Macieja Płazy, Zew Cthulhu. Tam jest takie na przykład opowiadanie Szepczący w ciemnościach albo Kolor z przestworzy. No i jak ktoś reaguje takim doświadczeniem tremendum na zdjęcia z Marsa, to polecam lekturę Szepczącego w ciemności. To dopiero jest groza. Później już nie można patrzeć na tego Twittera Łazika, bo to wywołuje ataki lęku. A ty, Kasiu, co byś poleciła? Kanta, czytasz Kanta? Kanta oczywiście zawsze i Kant na przykład nie miałby wątpliwości co do pytania, czy imperatyw kategoryczny działa na Marsie, tak działa. I to jest szokujące moim zdaniem i daje jakieś takie pocieszenie. Ale oczywiście ja sobie myślę w ogóle, bo tak im bardziej jest pandemicznie i im dziwniej ten nasz świat, w którym żyjemy, wygląda, tym mi się częściej przypomina z jednej strony wspomniany przez Tomka Philip Dick, a z drugiej strony William Gibson i taka cyberpunkowa wizja świata, w którym naprawdę przestają obowiązywać zasady, bo to już nawet nie jest pytanie o to, czy zasady będą obowiązywały prawa rzymskiego na Marsie, tylko o to, czy one w ogóle będą za 10 lat obowiązywały na Ziemi, bo jeżeli tych wirusów się wyhoduje jeszcze sporo, jeżeli kryzys klimatyczny nie zostanie w żaden sposób wyhamowany, no to mamy szansę się ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, znaleźć w świecie, który będzie światem właśnie takim, jak ten opisywany przez Gibsona bardziej, czy przez Dicka. I jest właśnie ciekawe dla mnie, bo zawsze się zastanawiałam nad tą logiką kosmicznej ekspansji z jednej strony i taką logiką przetrwania na Ziemi z drugiej, bo to są takie dwa wątki, które się pojawiają bardzo mocno w powieściach science fiction, gdzie właśnie ta ucieczka z Ziemi jest ważnym wątkiem i zastanawiam się nad tym, na ile jesteśmy w momencie, w którym już trzeba się pakować i przynajmniej no, dla wnuków jakoś bukować te podróże na Marsa, bo tutaj już nie będzie można przetrwać, a tam być może uda się coś nowego wytworzyć. To jest taka logika eksploatacji. I na mnie największe wrażenie zawsze robią takie teksty o przyszłości, które pokazują nam, gdzie popełniliśmy błędy i dlaczego właśnie teraz jest już za późno na to, żeby cokolwiek można było zrobić. I tak, to jest wizja, której się boję. I co więcej, wracając do punktu wyjścia tej naszej rozmowy dzisiaj, Karolina, myślę sobie, że no nie jesteśmy w rękach ludzi, którym by odpowiedzialność za planetę zajmowała za dużą część ich uwagi. I to mnie też bardzo martwi. No właśnie, a skoro już jesteśmy przy ludziach, w których rękach są nasze sprawy, to chciałabym zacytować jednego z nich. Tutaj poczesne miejsce w tym live ma profesor Zybertowicz, a to dlatego, że zastanawiałyśmy się przez pewien czas, czy cotygodniową głupotę nie nazwać po prostu cotygodniową mabeną. No i
autor tego pojęcia, czyli właśnie Andrzej Zybertowicz, przypominam, że Mabena znaczy maszyna bezpieczeństwa narracyjnego, wytworzył nam właśnie taki nowe stwierdzenie, które chciałabym zacytować, ponieważ z całą pewnością przejdzie do historii. Otóż Andrzej Zybertowicz mówi nam tak: wprawdzie kobieta jest właścicielką swojej macicy, ale w momencie, gdy w jej macicy znajduje się mieszany materiał genetyczny, to kobieta przestaje być wyłącznym dysponentem płodu. Chciałabym zapytać was, no skoro już jestem tutaj w towarzystwie dwojga filozofów, czytamy dużo tekstów filozoficznych, macie doświadczenie w interpretacji tekstów. Jak interpretujecie to zdanie, Tomku? O, to ciężkie zadanie. No, ja nie wiem, ja w ogóle się dziwię temu założeniu przede wszystkim, że kobieta jest właścicielką swojej macicy. No, to jest chyba problematyczne. No, kto tak powiedział? Czy aby na pewno? Panie profesorze, no, dlaczego pan to założył? Dlaczego pan to przyjął? To pachnie jakimś tutaj naprawdę ciężkim lewactwem. To jest bardzo niepokojące założenie. Na szczęście w tym samym programie profesor Zybertowicz już później mówił, że kobieta jest właścicielem swojej macicy i to trochę lepiej brzmiało, bo jednak te feminatywy w takich godnych ustach, to moim zdaniem pan profesor powinien się posługiwać wyłącznie rodzajem męskim, bo to mu najlepiej wychodzi. No ten dysponent macicy się co prawda pojawia, ale ja się zaczęłam zastanawiać i z koleżankami tak nie wiedziałyśmy, czy może trzeba byłoby pójść do notariusza po jakiś akt własności tej macicy, że przecież jeżeli ja nie dysponuję aktem własności do mojej macicy, to właśnie dokładnie na jakiej podstawie mogę twierdzić, że jestem jej właścicielem, a jeżeli jestem właścicielką, no to już w ogóle wszystko się komplikuje. I ja myślę, że pan profesor Zybertowicz słusznie zwrócił uwagę na ten problem i takie, ale idąc za ciosem tutaj zadanym, intelektualnym, można byłoby się zastanowić, kto jest dysponentem no, innych organów w ciele ludzkim, bo może to jest tak, że każdym organem ktoś inny zarządza, a jeżeli tak, no to pytanie brzmi, kto właściwie, no i na przykład kto jest dysponentem profesorskiego mózgu, to jest pytanie, które moim zdaniem możemy tutaj zadać w sposób kompetentny. I tak, czy jestem dysponentem, czy jestem wyłącznym dysponentem obiadu, który zjadłem? Ja też chciałbym zadać takie pytanie. Dokładnie, tak, czy jesteś dysponentem enzymów trawiennych, które ten obiad strawią? Właśnie. I tak wróciliśmy do jakże proroczego tytułu książki, którą polecał Tomasz Stawiszyński, Zew Cthulhu. Proszę Państwa. I szepczący w ciemnościach. Tomku i Kasiu, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Cieszą mnie strasznie takie filozoficzne rozmowy i wtedy warto ten nasz live troszeczkę przedłużyć. Mamy nadzieję, że Państwa nie zanudziliśmy. A my jeszcze na sam koniec bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie na patronite.pl. Zawsze przytaczamy tutaj nazwiska osób, które najhojniej nas wspierają, więc przeczytam te nazwiska również teraz. Są to Artur Sawicki, Marian Lemke, Aleksandra Kudrymska, Jakub Baczuk. Powiedziałam to w momencie, gdy pomyślałam, nauczyłam się już czytać te nazwiska bezbłędnie. Daniel Stawiński, Patryk Górniak, Aleksander Słowik, Jacek Ptaszek, Piotr Kisel, Karolina Alama, Tomasz Ostrowski i Grzegorz Gryczka. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Bardzo dziękuję Wam jako dysponentkom tego programu za to, że mnie zaprosiłyście, choć nie wiem, czy nadal jestem swoim właścicielem jako jednak gość w programie, którego dysponentkami jesteście Wy. To jest pytanie, z którym zostanę. A może dysponentem jest po prostu internet, kimkolwiek by nie był. A no może tak. Profesor Zybertowicz. Serdecznie pozdrawiamy, do widzenia. Cześć. Posłuchajcie, ja mam napisane, że my jesteśmy nadal live.